Omne sancti apostoli et evangeliste. Gloria Deo. Sancte Barnaba. Gloria Deo. Sancta Maria Magdalena. Gloria Deo. Sancti Cirille et Metodi. Gloria Deo. Sancte Carole. Santi Benedicte et Bernarde. Ora pro nobis. Sancti Francisce et Dominice. Ora pro nobis. Sancte Ignati. Ora pro nobis. Sancte Francisce. Ora pro nobis. Sancte Ioannes Maria. Ora pro nobis. Sancte Filipe, ora pro eo. Sancte Gaspar, ora pro eo. Sancte Vincenti, ora pro eo. Sancta Sabina, ora pro eo. Sancta Marcella, ora pro eo. Sancta Paula. Kościół prosi o wstawiennictwo świętych słowami litanii, powtarzając po każdym wezwaniu módl albo módlcie się za nim. Kolejną modlitwę przy trumnie Ojca Świętego odmówi kardynał Camillo Ruini, wikariusz Rzymu. Santa Maria Faustina, ora pro eo. Omne sancti e sancte Dei. Boże Ojcze Wszechmogący, przyjmij Twojego sługę, naszego papieża Jana Pawła, aby na wieki oglądał tajemnicę pokoju i miłości, jaką on, następca świętego Piotra i pasterz Kościoła, wiernie rozdzielał Twojej rodzinie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz przy trumnie z ciałem Ojca Świętego będą się modlić patriarchowie kościołów wschodu. Jan Paweł II w trakcie swojego pontyfikatu mówił często o dwóch płucach chrześcijaństwa, wschodnim i zachodnim. Przywiązywał wielką wagę do dialogu i wspólnej modlitwy z wiernymi obrządku wschodniego. Dziś w jego pogrzebie uczestniczą wszyscy najważniejsi dostojnicy kościoła wschodniego, za wyjątkiem patriarchy moskiewskiego Aleksego II. Modlitwa zaczerpnięta z oficjum za zmarłych liturgii bizantyjskiej będzie odmówiona w języku greckim, który jest liturgicznym językiem wschodniego kościoła. Obrzęd rozpoczyna się od okadzenia trumny, którego dokonuje patriarcha koptyjski Aleksandrii, Stefan II Gatas. Zmiłuj się nad nami, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego. Prosimy Cię, wysłuchaj nas, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się. Kyrie eleison.
et ideometa hyper anapapseos tipsikis, tuk ekimimimenu dulu thu Theu, patros imon ke episcopu Ioannu Pavlu Paparombis, ke hyper thu synkorithine afto, papli melima ekusion de ke akusion. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. لأنك أنت القيامة. Boże duży wszelkiego ciała, który zdeptałeś śmierć, zwyciężyłeś diabła i dałeś życie światu, daj odpoczynek duszy Twego sługi, zmarłego Jana Pawła, w miejscu światła i radości, na zielonych pastwiskach orzeźwienia, gdzie nie ma już cierpień, bólu i łez. Wybacz wszystkie winy przezeń popełnione słowem, uczynkiem i myślą. Ty, który jesteś Bogiem dobrym i przyjacielem ludzi, albowiem nie ma człowieka, który by żył i nie zgrzeszył, tylko Ty bowiem jesteś bez grzechu. Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością na wieki, a Twoje słowo jest prawdą, albowiem jesteś zmartwychwstaniem, życiem i odpocznieniem Twojego sługi, który zasnął, Chryste, Boże nasz.